Nawyki, które uczyniły mnie milionerem. Ja nazywam się Hubert i słuchasz właśnie podcastu Biznes oczami dwudziestolatka. Porozmawiamy o nawykach, które pozwoliły mi w wieku 20 lat przekroczyć milion złotych majątku netto od całkowitego zera. Będzie to nawiązanie do filmu, który opublikowałem na YouTube o tej samej nazwie. Czyli nawyki, które uczyniły mnie milionerem. Jeżeli wolisz pooglądać materiał z wideo, możesz wejść na kanał YouTube sposoby milionera. Omówimy sobie sześć nawyków bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do pierwszego z nich. Jest to czytanie książek. Edukacja nie powinna kończyć się wyłącznie na szkole, a powinniśmy się uczyć przez całe swoje życie. Najbogatsi ludzie na świecie zawsze wspominają, że książki to jedna z najlepszych inwestycji. Dodałbym, że pod warunkiem zastosowania wiedzy w praktyce. Ja zacząłem kilka lat temu od książki Nawyki Warte Miliony Briana Tracy'ego, ale z biegiem czasu muszę Ci powiedzieć, że była to nieco coachowa książka, która może Cię zmotywować ale nie poznasz tam konkretnie wiedzy na dany temat, a bardziej taki zbiór motywacyjnych treści. Zdecydowanie bardziej polecam Ci zacząć od Atomowe Nawyki Jamesa Cleara. Jest to książka, która pokazuje, jaką ogromną moc mają małe nawyki. Codziennie mamy wybór. To nie jest tak, że budzisz się i nagle jesteś milionerem czy sportowcem. Do każdego. Wielkiego celu prowadzą malutkie kroki łączące się w całość. Najbardziej zapadła mi w głowie zasada dwóch minut, którą opisuje autor, i polega ona na tym, aby na początku kształtowania każdego trudniejszego nawyku zaczynać od wyłącznie robienia go przez dwie minuty. Na przykład, chcesz zacząć biegać, załóż buty, zasznuruj je i może jeszcze chwilka zostanie ci na rozgrzewkę. Tyle wystarczy. Następnym razem zrób to, ale przedłuż ten czas do kilku minut więcej. Zobaczysz, jak dużo się zmieni w skali miesiąca. To brzmi trochę dziwnie, że zawiązać buty, ubrać i, i tylko się rozgrzać, nie pobiegać. Właśnie na tym to polega. To nie jest tak, że ktoś zaczyna biegać od maratonu. Zaczyna się od malutkich kroków. Tak samo jest przykładowo ze zdobywaniem bogactwa. Dróg na skróty niestety nie ma, a jedyna możliwość, aby natychmiastowo zostać milionerem, to wygrana na loterii albo odziedziczenie majątku. W każdej innej sytuacji budujesz majątek kroczek po kroczku i powiem Ci szczerze, że jest to najlepsze, czyli właśnie ten proces zdobywania. Każdy człowiek potrzebuje sensu, a jeżeli masz cel i dążysz do niego, żyjesz pełnią życia. Nierzadko zdarza się, że ktoś ustala sobie ogromny cel, dąży do niego i jak już go osiąga, zauważa, że tak naprawdę to sam proces był najlepszym jego czasem, a nie samo zdobycie tego celu. Wspomina o tym wielu zwycięzców. Przykłady takie jak Michael Jordan, Elon Musk czy nawet Leonardo da Vinci. Ich historie pokazują, że osiągnięcie celu jest mega ważne, ale sam proces i rozwój w tym czasie jest najważniejszy. To nie samo osiągnięcie celu zmienia człowieka, a to jak dąży do niego wytrwale i w trakcie nie poddaje się. Ok, pamiętaj, aby czytać książki. Jest to bardzo mała inwestycja, która może Ci dać ogromny zwrot. Warunkiem jest rozpoczęcie budowy tego nawyku, a więc zacznij od nawet 10 minut czytania książki, może to być Atomowe nawyki Jamesa Clear'a, polecam ci tą książkę i rób to codziennie. Zaufaj mi, zobaczysz jak dużo się zmieni w twoim życiu. Drugi nawyk to rozwój biznesu. Znajdź nisze, czyli grupę odbiorców, której możesz zaoferować rozwiązanie ich problemu produktem lub usługą. Największe firmy stosują się do tej zasady, dając wartość swoim klientom. Zawsze, ale to zawsze to musi działać jako zasada win-to-win, -win, a więc obie strony muszą być zadowolone, aby dany projekt, dany biznes się rozwijał. Jeżeli nie wiesz, jaki biznes możesz założyć, wejdź na mój kanał YouTube Sposoby Milionera. Tam znajdziesz półgodzinny materiał, w którym porównałem najpopularniejsze zdalne modele biznesowe i wybrałem dla ciebie ten, najlepszy. Nazywa się ten film Najlepszy zdalny biznes na start. Nawyk rozwijania biznesu i szukania rozwiązań to jedyny nawyk, który może cię realnie doprowadzić szybko do bogactwa. Trzeci nawyk to stosowanie porannej rutyny. Ustal, jakie nawyki możesz połączyć w system, aby naprowadzić cię na odpowiednie tory. Może to być poranny spacer, krótka medytacja, zdrowe śniadanie, czytanie książki i każda inna czynność, która sprawia, że czujesz się lepiej i się rozwijasz. Osoby, które nie dbają o to, budząc się i od razu sięgając po telefon, wchodzą przykładowo na TikToka i już od samego przebudzenia się. Są w tym tłoku potężnej dawki wiadomości. Dlatego tak wiele osób czuje się na co dzień zmęczona, rozkojarzona i nie potrafi osiągnąć danego celu, bo ciągle się rozpraszają. Jeżeli tak robisz, masz możliwość codziennie zmiany wyboru. Możesz albo budzić się jak zwycięzca, a więc stosować poranną rutynę, nie używać telefonu przez ten czas i dzięki temu być osobą, która. Wygrywa. Albo być osobą, która jedynie konsumuje. Nie chcę Ci przytaczać dalszych konsekwencji, bo nie chcesz być w tym miejscu. Jeżeli tego słuchasz, jestem pewny, że chcesz wygrywać, a więc już wiesz, jak to powinno się robić. Czwarty uwaga nawyk to ciężka praca. Nie mam na myśli tutaj pracowania od rana do wieczora jak w U, a bardziej o bycie skupionym na tym, co masz dokładnie zrobić dzisiaj? Jeżeli ustalasz, że wykonujesz dzisiaj to zadanie, to skupiasz się tylko i wyłącznie na tym zadaniu, dopóki go nie skończysz. To zadanie jest małą kropką, która łączy cię, budując Twój ogromny cel. Jeżeli chcesz go osiągnąć, musisz włożyć w to swoją ciężką, mądrą pracę. Nie ma innego wyjścia. Kiedyś usłyszałem świetną myśl. Że wybierasz swoje źle. Możesz wybrać ciężką pracę i chwilami czuć się źle, że ciężko pracujesz, albo możesz wybrać drugie źle, czyli konsekwencje bycia biednym, bycia osobą, która marnuje swoje życie i z tym również czuć się bardzo źle. Ale jeżeli przez chwilkę sobie pomyślisz, kto jest w lepszym miejscu? Osoba, która ma chwilę zwątpienia. Czy osoba, która musi przeżyć resztę życia jako nikt, bo nie chciała poświęcić chwili na ciężką pracę? Wiem, że to może brzmieć mocno bezpośrednio, ale na tym to właśnie, mój drogi, mój droga, polega. Życie nie jest sprawiedliwe. Jedynym wyjściem, aby przeżyć je na maksa, jest działanie. Czas tak czy tak zleci. Nie ma na to żadnej recepty. Za miesiąc możesz sobie albo podziękować, że zrobiłeś lub zrobiłaś mnóstwo małych kroków do przodu, które połączyły się w całość, albo możesz być wy tyle. Powtórzę: wybór należy wyłącznie do Ciebie. Piąty nawyk to medytacja. Nie chodzi o siedzenie w tej takiej pozycji kwiatu lotosu, na niej różnych dziwnych mantr. W moim rozumieniu takiej konkretnej, krótkiej medytacji, którą możesz zastosować w mega łatwy sposób, jest wyciszenie się i skupienie na oddechu. Usiądź w cichym miejscu, może to być zaraz po przebudzeniu się, i daj sobie chwilę tylko i wyłącznie dla siebie. Wiesz, jak mało jest osób, które potrafią usiąść ze swoimi myślami? To jest naprawdę ciekawe. Tak wiele osób. Jest już w tym nałogu czerpania masy informacji z internetu, TikToka itd., tak oglądając jakieś durne filmiki, że nie potrafią już myśleć samodzielnie. Poważnie. Można je uznać jako takie marionetki, bo nie kierują swoim życiem, a ktoś inny kieruje ich życiem. Dlatego musisz to ograniczyć i nauczyć się przebywania chociaż chwilkę w samotności. Nie chodzi mi o to, że całkowicie masz to odciąć, nie masz oglądać już nigdy TikToka, bo jak najbardziej warto się również czasami odmurzyć. Ale nie przesadzać. Musisz znaleźć chwilkę dla siebie. A więc usiądź, skup się na oddechu. Zobaczysz, że będzie Ci dzięki temu łatwiej, bo przeważnie na początku, gdy medytujesz, masz sporo myśli i trudno ci się skupić. Tak po prostu działa nasz mózg. Musisz to zaakceptować. I skupić się wyłącznie na swoim oddechu. Nawet jeżeli masz chwilkę w swoim dniu, gdy czujesz, że masz gorszą chwilę, stresujesz się, czujesz zmęczenie, cokolwiek, daj sobie chwilkę dla siebie. To nic cię nie kosztuje, a zobaczysz, jak ogromny zwrot otrzymasz z tej inwestycji. I mój drogi słuchaczu, ostatni szósty nawyk czyli zasada bogactwa. Mam na myśli bardzo ważne, krótkie trzy elementy. Dbaj o to, aby zwiększać przychody, ograniczać zbędne wydatki i inwestować nadwyżki. Jest to klucz do zdobycia bogactwa. Jeżeli zadbasz o te trzy elementy, zostaniesz osobą bogatą. Innej opcji nie ma. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jak zwiększyć swoje przychody a więc jak zbudować dochodowy biznes wejdź na mój kanał YouTube sposoby milionera i obejrzyj film Najlepszy zdalny biznes na start. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i życzę samych sukcesów. Cześć!